zameczki. Proszę bardzo. Jak muzyka nie gra, to od razu wszystko słychać. Bo jak zaczynasz nagrywanie, to ci się wyłącza muzyka, więc musisz nadejść ciszę. Wiecie, że ja nigdy tędy nie jechałam? Także no, widzicie, pierwszy raz będę pod elektrownią. Fajnie, fajnie. Punkt kontroli pojazdów, poproszę. Ciekawe, co oni ze... O, jedzie z koniem. Fajnie. Widzicie? Dzień dobry, na wycieczce jedziemy na elektrownię zobaczyć, jak to wygląda takim wieczorkiem, takim no, wieczorkiem. No jedziemy skręcać tutaj. No, tak się tak to wygląda. O, pod słońce jedziemy. Uważaj, bo rondu. Jeszcze nie teraz, zaraz. Wiesz, jak mnie coś poślepia, to ty ja nie tak widzisz. Tam na centrum można jechać. Wszyscy zostawiam subskrypcje, lajki, dzwoneczki. No, bo cały czas są wycieczki, 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 się raz wycieczki. Proszę bardzo, tam jest elektrownia, tam z komina dym idzie. Tam zmierzamy dzisiaj z wycieczką. Kierowca. No jakoś trzeba sobie radzić, no. Ale jak zdam, to kupię sobie ten, próbuję. Prawdziwy samochód. Samochód. I kamerkę i będę się nagrywała automatycznie. I będziesz nagrywała stop ham. No i będę jeździć i będziemy razem patrzeć, kto jak jeździ. Będzie nowy też content na tym, może drugi kanał otworzę specjalnie. I będziemy komentować przy okazji, jak oni jeżdżą. Mówię wam, nieraz tak jeżdżą, że to w ogóle... Sama randa do tego. Najlepiej nawalić rundę. W sumie mogli zrobić światło, ale to prąd. A prąd to pieniążki. Także tak. No i co? I zmierzamy, zmierzamy. Już droga nie jest aż taka zarąbista, tylko już jest taka połatana. Ten kierowca skupiony. Młody kierowca. Tu się skręca? No, nocnegi, tu są i restauracja na wodzie. Wow, my go. W ogóle mam jakieś włosy dziwne. Jakiś runa, czy co? O, pociągi stoją. Wigil przywieźli, teraz rozładowali. O matko, jakie wielkie te kominy. Uuu, oh yeah. Serio, pierwszy raz tu jestem. Nie wiem. Za to moją mamę kiedyś tu zabrał w ogóle na wycieczkę, na randkę. No, tutaj mówię. Często są te, jak dzień elektryka jest, to tu często festyny są. No, i tu ją zabrał i ona tu choteczkę robiła właśnie tamtego komina, gdzie jest nutka. No, tak, tutaj ją zabrał i ona ma zdjęcie właśnie z tym. Historia powiedz z życia. No, jak byłem mały, to robiło na mnie to większe wrażenie. Takie wielkie wszystko było. A to co teraz, nie jest? Jest... Muszę tak iść, żebyście rejestracji nie widzieli. Ale nie, na serio, to jest takie wielkie, że matko, a te kominy to już w ogóle...
A przy tym to ja jestem, nie wiem. Leci, leci. Samochód. Proszę bardzo. Jak to w ogóle? Wieczorkiem też fajnie się jeździ. Stój. No. Nic tu nie jeździ za bardzo, ale leci to nie. O, samolot leci. Patrzcie. Ciekawe to kąt lecę. No i co mogę powiedzieć? Że kolejny jakiś taki obiekt wielki, zobaczony. No. Widzicie, na Oskarze to nie robi wrażenia. Tak bardzo jak kiedyś, no. Kiedyś się było mniejsze, to wiem. Dlaczego nagrywam, nie? No. Także widzicie. Ciekawe. Ja bym nie mogła iść po tych schodach od dołu do góry, ja bym chyba tam w ogóle nie zaszła nawet za te 8 godzin. Czy tam za ile się tam pracuje w tej elektrowni, bo ja nie wiem. Księżyc już widać. Prawie cały. No i co? Dziękujemy za uwagę. Taka wycieczka. No co mogę powiedzieć? No, co mogę powiedzieć? Mówię, jak znam, to będzie drugi kanał, gdzie będzie poświęcony tylko sprawom z samochodem i tak dalej. Wycieczki dalej tu będą na kanale. Gdzie coś, jakieś jedzenie się pojawiało co jakiś czas, ale głównie wycieczki. A jak nie będzie w ogóle filmów chociaż raz w miesiącu, no to znaczy, że albo coś ze mną jest nie tak, albo po prostu nie wiem. Zakaz fotografowania i filmowania. Gdzieś coś się. O. Przypał. Najwyżej. Zbanują mi film. No. To dziękuję za uwagę. Miłego dnia. Wieczoru i no. Nie wiem, o której mi oglądać. Pa.